Cześć, witajcie na napisach końcowych, to jest sobotnie wydanie Q&A, czyli cyklu, w którym odpowiadamy na wasze pytania, komentujemy wasze donaty, które możecie wysyłać nam wchodząc w link w opisie, napisykońcowe.pl/hajs i my spotykamy się w każdą sobotę, a niekiedy także w środę, jeśli akurat zdążyliśmy nagrać i staramy się udzielać zgodnie z naszą najlepszą wiedzą odpowiedzi na wasze pytania. Nie zawsze nam to wychodzi, bo czasem pytacie o rzeczy, o których nie mamy pojęcia i dzisiaj będziecie tego świadkami, jak próbujemy rozmawiać o czymś, na czym nikt z nas absolutnie się nie zna. Będzie zabawnie. No i co? To nie przedłużając, zacznijmy nasze sobotnie wydanie od pytania, które zadał MIM1983. Dzięki za pytanie, dzięki za bardzo hojną dotację. Ten tutaj nasze pole napisów końcowych. Czy zetknęliście się? Macie jakieś wyrobione zdanie o świecie Warhammera 40 tysięcy? Ostatnio zapowiedziano serial o Inkwizytorze Eisenhornie. Może ktoś z was czytał książki, grał w gry komputerowe, RPG, wydawane przez Dark Heresy? Nie. Nie. Mój jeden kontakt to widziałem gry i one tam są ludzie w takich wielkich zbrojach i orki. Mają piłomiecze. Mają piłomiecze, ale mają takie gigantyczne zbroje. Wiem, że komiksy są spoko podobno. A gry też ponoć są spoko, tylko są strategie. Ja po prostu nie lubię strategii, dlatego nigdy w to nie grałam. Jaką ty masz wymówkę? Ja też. Jedyna strategia, jakie ja gram, to te, które wyglądają jak Excel z mapą, więc nie dzięki. Natomiast ja... Są to takie strony, wiecie, na Facebooku, które publikują wyrwane z kontekstu kadry komiksowe. I tam bardzo często trafiają jakieś rzeczy z Warhammera właśnie. Poznaję po tych wielkich, absurdalnych zbrojach. I to jest... I te komiksy mnie naprawdę ciekawią, bo ten świat jest taki mega brutalny. Tam jest to wojna, która się toczy od milionów lat i tak dalej. Pewnie przesadzam trochę. Ale te komiksy są takie mroczne i wiecie, i poważne, że aż na swój sposób urocze. Więc może się zapoznam i wtedy przy jakimś kolejnym Q&A się może wypowiem. Ale raczej z, nie wiem, jakimkolwiek, z Warhammerem w jakimkolwiek innym wydaniu raczej nie będę miał do czynienia. Czyli ja miałem dużą styczność z Warhammerem, ale tym fantasy Warhammerem. Wiem, że one są podobne i po prostu setting się zmienia z tego, co kojarzę, ale no nie mogę tego na pewno stwierdzić i nie chcę tutaj pierdzielić głupot o 40 tysięcy, którego autentycznie nigdy nie poznałem. Jeśli chodzi o takiego Warhammera, to grałem w papierowe RPG, grałem w te Total Wary, grałem w MMO, kiedyś wyszło przez chwilę, bo było słabe, ale grałem. Więc z tym Warhammerem normalnym mam styczność. Figurki nigdy się nie bawiłem, za drogie to było cholerstwo. Ale plus nie umiem, mam wiele w ręce, jeśli chodzi o malowanie, jeszcze malować trzeba było, gdzie tam. Więc to nigdy nie grałem, ale inne wersje tak. Z tym, że no mówię, nie, niestety nie znam różnic za bardzo, więc ciężko mi mówić. To samo, to jest świat, który znam w taki sposób, że on zawsze się gdzieś pojawia, właśnie te wielkie zbroje i te postacie, ten sam tytuł i to gdzieś zawsze tam krążyło w popkulturze i tylko to omijało mnie, nie? Jak były jakieś strategie, to ja akurat grałem w Command & Conquer albo w StarCrafta albo w inne rzeczy i no nigdy, zawsze się mijałem z tym Warhammerem i też nie chcę nic wymyślać, bo wiem tyle, co widziałem na grafikach, wiesz, o tym świecie. I aczkolwiek ostatnio mieliśmy materiał o Event Horizon i parę osób w komentarzach powiedziało, że jest to nieoficjalny prequel do Warhammera 40K, bo ponoć w ramach tego systemu są jakieś jednostki, które estetycznie i generalnie pod wieloma względami wyglądają jak coś, co faktycznie by, wiesz, pochodziło z tego piekielnego wymiaru, który był pokazany w Event Horizon. Jakby najwyraźniej ktoś, kto robił tego Warhammera i wymyślał te, wiecie, projektował te jednostki i tak dalej, musiał być zainspirowany filmem, bo podobieństwa ponoć są bardzo duże. Na tyle, że fani dla Becky traktują to jako, no myślę, że dla Becky traktują to jako prequel. Znaczy, jeśli jest motyw chaosu, który jest w fantasy, no to może jakoś się łączy z tym, bo w tym fantasy masz tą stronę chaosu, gdzie jest to spaczenie i to bardzo idzie w stronę, nie wiem, Lovecraftowych też motywów, kiedy ludziom z rąk wyrastają jakieś macki, jakieś tutaj dziwne rzeczy się przekształcają, wiecie, trochę w Cronenberga to uderza, kiedy są te przekształcenia ciała i te sprawy, kiedy widzi się tych maruderów chaosu, czy mówią, nie wiem, ręce kraba, no to dosłownie jak z Cronenberga rzeczy mi się kojarzył. I tylko mówię, wiemy jak to wygląda, kiedy oni tam biją się z rycerzami, czy coś takiego. Jak sobie wyobraź przenieść to na motyw, nie wiem, gdzie takie coś najeżdżać i
statek kosmiczny, jak to może z Firefly mogłoby się kojarzyć, z tymi jak oni się Rivers nazywali, co ci wpierdzielali się w statek i też byli tacy zdeformowani, to może coś takiego, ale znowu nie wiem. Natomiast zawsze w jakiś sposób mnie to fascynowało, ale nigdy nie sprawdziłem, jak wyglądają właśnie te wszystkie kosmiczne orki na przykład, nie? Jak sobie wyobrażacie te tolkienowskie orki, w Warhammerze trochę inaczej działają, ale mimo wszystko nagle w zbrojach, w statkach kosmicznych. Znaczy, wydaje mi się, że mimo, że to jest ten setting kosmiczny, to on ma u swoich podstaw dużo właśnie tych elementów z fantasy, na przykład ten taki system religijny, właśnie ten chaos i tak dalej, że jakby jasne, setting jest kosmiczny, ale mimo wszystko jest temu no, równie blisko do fantasy, co do science fiction, że to jest gdzieś tam pomiędzy. Ja próbowałam trochę o tym czytać, ale mam wrażenie, że to ma strasznie wysoki próg wejścia i generalnie to jest tak olbrzymi lore i tam jest tyle rzeczy jakby dookoła, jakby, które rozbudowują właśnie ten świat. Ja przyglądałam książki, bo kojarzę, że je w Polsce wydają. Kiedyś je najpierw zaczęło wydawać jedno wydawnictwo, ale tam po paru tomach się poddało, ale później inne wydawnictwo zaczęło wydawać od początku jakąś tam serię i jest w tej chwili chyba na 16 czy 17 książce, no i to sobie tam od lat nadal wychodzi. No tylko jak zajrzałam na Wikipedię, to tych książek to jest tam ponad setka, a to jest tam raptem jakaś jedna seria, która opisuje wydarzenia o 10 tysięcy lat wcześniejsze. Czyli to jest tak naprawdę rok tam 30 tysięcy. I to właśnie twórcą pierwszego tomu z tej serii jest właśnie ten Dan Abnett, który ma odpowiadać za serial. No i to jest chyba taka, powiedzmy, najpopularniejsza, czy najbardziej uznana właśnie seria książek, ta Herezja Horusa. No ale kurna, kto będzie czytał ponad 100 tomów, jakby chciał zacząć teraz, nie? Jakby jasne, podejrzewam, że pewnie można nie wszystkie, że pewnie, nie wiem, jest spis najlepszych, ale generalnie, wiecie, jak widzę takie rzeczy i widzę, że jest tyle tych książek, tyle komiksów, tyle gier, to myślę sobie, że no kurde, strasznie trudno w coś takiego wejść. Moment na restart, nie? Jak komiksy, nie? Musisz już teraz pytać ludzi, ej, w którym momencie najlepiej zacząć. Tak. No to mam pytanie, myślę, do autora tego donate'a. Może by nam coś polecił jednego. Bo nawet jeśli nam to się nie przyda, to myślę, że innym słuchaczom, czy widzom, którzy teraz nas oglądają i się zainteresowali tym światem, w takim razie napisz w komentarzu, od czego zacząć na dobrą sprawę. Jeśli ktoś chciałby wejść w ten świat, no to co lepiej? Lepiej zagrać w jakąś grę, czy zacząć czytać jakieś książki, czy komiksy, czy w RPG, bo jak tutaj się wszyscy zdajemy sobie sprawę, to jest tak ogromna marka, że nie wiadomo, za co się złapać. Chyba, że poczekamy na serial. No, jeśli serial będzie chciał być w miarę, że tak powiem, dotrzeć do szerszego grona odbiorców, no to musi celować w ludzi chyba też, którzy nie znają właśnie tego świata, więc może to będzie jakiś punkt, w którym będziemy mogli się zainteresować. W ogóle jak Dan Abnett pisze, to może być naprawdę dobre, bo to jest... Gość umie pisać kosmiczne sprawy, tak, nie? Kosmos to jego jest piaskownica, tak, więc... On w ogóle umie restartować dobrze i ten ma zapewnić ten próg wejścia taki bezbolesny dla nowych czytelników, jak właśnie w komiksach było ze Strażnikami Galaktyki, z Legionem Superbohaterów, no to dokładnie czuję, jak rzeczy, które są już znane i jakieś mają tam wielką mitologię, sprowadzić do tego punktu, gdzie każdy może zacząć czytać, nie? Ciekawe, jak te książki działają, jak to ma tyle... Tyle tego pisał i... Czy on chyba raczej nie pisał wszystkich? Nie, że to jest jego, jak coś. Nie, tam... To nie jest Nawet jak jest 16-17, to dla mnie już jest sporo. Znaczy, ja tylko na koniec powiem, że i tak się cieszę, że powstaje kolejny serial, gdzie są kwestie kosmicznych bitew, statków kosmicznych, jakichś imperiów kosmicznych i tak dalej. Ja zawsze daję temu szansę, mam zawsze słabość do takich rzeczy. Może to jest po Star Wars... Ale mamy teraz odrodzenie właśnie, mówiliśmy o tym swego czasu, telewizyjne, jeśli chodzi o tego typu seriale, czy te jest Discovery, czy Picard, czy inne rzeczy, które są, tak jak mówiłem, gdyby Firefly dzisiaj powstało, pewnie miałoby więcej sezonów, więc kolejna opcja, tylko tym razem z kosmicznymi orkami, wojskiem chaosu i imperium. Inkwizycją. Imperium, gdzie są goście z wielkimi zbrojami, młotami i piłomieczami. Ja chętnie sprawdzę, czemu nie. Okej, to przechodzimy do kolejnego pytania od Linuif. Hejka, ostatnio pomyślałem, co gdyby Disney pociągnął dalej temat Noobmastera 69 i zrobił z niego w późniejszych filmach jakiegoś vilana naszych bohaterów. Kto mógłby być takim antagonistą? Nikt. To był fajny żart, a żarty mają to do siebie, że jak je opowiadasz zbyt długo w kółko, to się robią nieśmieszne i nudne i męczące, więc byłbym za tym, żeby zostawić ten żart już w spokoju i wymyślać nowe żarty, więc to moja odpowiedź.
Ja się zgadzam. Bo to nie, to było, to tak było jest, nie? Jak eksploatujesz jednego mema w kółko, no to, to robi się... Czy też za późno trochę na to, bo mógłbyś poruszyć ten temat w, przy Civil War jako dodatkowy motyw o, wiesz, torze, który traumatyzuje ci dziecko i jako poruszenie, jak bohaterowie są źli i trzeba ich kontrolować i nie mogą sobie od tak od, na takie rzeczy pozwalać. Ale chodzi, że temat niechęci do superbohaterów już mieliśmy. A to mogłoby tylko... w, na tej płaszczyźnie działać, że dzieciak został straumatyzowany, został złoczyńcą, czy jego rodzicom się to nie podobało, no tylko tego typu sprawy. A mówię, no to byłoby wracanie na tą chwilę do czegoś, co już było, więc no, za nie, późno. Nie, nie, nie róbmy z takiego prostego heheszka, wiesz, narracji oddzielnej. Nie, no mówię, ale po prostu nawet gdyby cokolwiek chciał zrobić, wydaje mi się, że już jest na to po prostu za późno. Ale to już było nieśmieszne strasznie, jakby pokazali to z drugiej strony, że siedzi jakiś dzieciak. No, nie no, wiesz, może właśnie, może to nie jest dzieciak, może to jest, wiesz, na przykład nowy Loki, nie? Który tam próbuje zajść za skórę Thorowi. Byłoby jeszcze gorsze, szczerze mówiąc. Ja myślę, że nawet gdyby to zostawili, nie wiem, jakąś scenę po napisach czy coś, to, to już by było nieśmieszne, co dopiero gdyby jeszcze to rozbudowywać. Nie no, to, to był fajny żart, ale właśnie dajmy mu przeminąć. I Fortnite'owi też. Nie, Fortnite jest spoko. Ale, no, ale, ale teraz pójdą komentarze. Nie, nie, to był żart. Ale Fortnite przemija. Z tego, co czytałem, to spada. Ale Oskar najlepiej jak mędrzec taki, nie? Ale, ale, Fortnite, ale Fortnite przemija. Przemija. Jak łzy na deszczu. Czytałem, co teraz grają dzieciaki, Oskar? Czytałem, że traci. Nie wiem, co grają, ale czytałem, że powoli, powoli, ale, ale traci. Nie no, każdy. No, czy Minecraft też już trochę przeminął. Tak no, się dowiedzieliśmy się tego w Kielcach od pana taksówkarza, więc to już... musi być prawda. O kurde. Przeminął. Nie, no, zawsze jest ta moda na tą taką free, darmową, free-to-play, online'ową grę, w którą grają wszystkie dzieciaki, nie? Były te wszystkie Tibie, Metiny, LoL'e, Minecrafty, LoL się wbrew pozorom trzyma z tego, co czytałem jeszcze. Ale... No tak, ale nie masz już takiego ogólnego szału. Ale wiadomo, szału, że nie ma, no wiadomo. Wiesz. Wszystko, jeśli tytuł jest dobry, no to wiadomo, że zostanie. No to nie, to niech nam ktoś powie w takim razie, co, co teraz grają dzieciaki, to się przyjdzie. Co jest nową gorącą rzeczą, tak. Zostawię moje superstaty w Fortnite. Ja jestem tak, starym dziadem i już chciałem wiedzieć, co, co jest dzisiaj hot. I no powiedzieć tak, hello, fellow children i zacząć to grać. Parę miesięcy temu wszyscy tak hurtem grali w Apex, ale nie wiem, czy to się faktycznie na dłużej przyjęło, chyba czy nie. Tylko przez moment. Chyba nie, chyba raczej. Nie, to było, za dobre, za bardzo wysokobudżetowe. Okej. Okay. Dowiemy się z kolejnego filmu Marvela, jak ktoś będzie w coś grał. Nie, tam zanim Marvel to wrzuci do filmu, to to właśnie już będzie na, wiesz, na ostatnim zakręcie. Okej, okay, to dwa tipy od Majki 2306. Witam ekipę. Dzięki za wypasiony odcinek o trylogii Wicca. Normalnie aż się nie spodziewałem tak rozbudowanej odpowiedzi na moje pytanie. O. No, bo to właśnie dostaliśmy to pytanie i stwierdziliśmy, trzeba o tym dłużej pogadać, nie Radek? Tak to działa. Tak było. Nie, pewnie niektóre tipy przejdą w coś takiego, jak nas temat złapie na tyle, że będziemy musieli poświęcić temu więcej czasu, nie? No. I drugi tip. Witam. Prawie każdy z was obraca się wokół komiksów. Z niesamowitą przyjemnością posłuchałbym, jak wasza ekipa rozkminia takie tytuły jak Jans, Funky Kowal, Wieczna Wojna, Valerian, czy nawet Kajko i Kokosz. Ja mam 30 lat, nie 60, więc to właśnie. Już nie moje tytuły, przepraszam. Właśnie. Nie, no, z całym szacunkiem, tak. Ale to nie są komiksy, na których bym się wychowywał, więc nie. Myślę, że tak 5 lat... dekadę byłbym starszy, myślę, że znałbym te tytuły świetnie, ale jak ja wchodziłem w komiksy, no to tak, to te tytuły, które już podajesz, to już były raczej rzeczy, które już... Które mi rodzice, wydaje które mi się, mi że niezależnie podrzucić. Od tego, ile miałbyś lat, nie czytałbyś Kajka i Kokosza. No nie, bo... No to tak kompletnie do ciebie nie pasuje. Nie, no ja jak byłem mały i trafiałem w bibliotece, bo chodziłem do biblioteki, czytałem tam różne komiksy, no to jak trafiałem na Kajko i Kokosza, to hejtowałem, bo za dużo podobieństw tak. Do Asterixa, którego uwielbiałem. Jesteśmy Team Asterix. Znaczy teraz mam wszystko mijęte, szczerze mówiąc, kto był pierwszy, kto ściągnął, czy wiadomo, kto był pierwszy, i, ale jakby, czy był plagiat, czy nie był plagiat, whatever, ale no, na Asterixie się akurat mocno wychowywałem. Kurczę, pamiętam te tytuły jeszcze trochę jak przez mgłę z tego magazynu Świat Komiksu, ale żebym sam kupował, no to nie, to ja już byłem Marvele, tego typu rzeczy, nie ten... Ja tak samo, ominęły. Mój jedyny kontakt z Kajkiem i Kokoszem, bo Asterixa czytałem wszystkie, dopóki się, że tak dopóki powiem... Dopóki Goscinny nie zmarnął.
Dopóki nie zmarł, dokładnie. Wtedy... Ja czytałem nawet dalej. Znaczy trochę czytałem dalej. To było koszmarne. Potem. Ja właśnie trochę czytałem dalej, ale to było tak odczuwalne, że się poziom zmienił i przestałem. Kajko, mój kontakt to był taki, że jakiś po moich rodzicach stał jeden komiks, to była jedna rzecz, a drugie to była taka gra, bo miałem stary komputer przez długi czas. Przygodówka. I była przygodówka. I grałem w tą przygodówkę. I to jest cały mój kontakt z Kajko i Kokoszem, właśnie ta przygodówka. To była śmieszna gra, bo można było tam na początku czegoś tam nie wziąć i później już nie móc skończyć tej gry, bo tam nie dało się po coś I tam ja tak miałem. I generalnie samym... była masakrycznie frustrująca. Tak, i na samym końcu przychodzę, tam trzeba było jakieś liście wrzucić do studni, żeby je oczyścić. Wrzucam te liście i gra się kończy, jest powiedziane Kajko i Kokoszowi nie udało się oczyścić studni z trucizny i koniec. Nie ma nic tego zrobić. Ja siedzę taki straumatyzowany dziecko. Tak, ja pierdzielę, jakie to jest depresyjne. Ale nauczyło cię to, że wiesz, że czasami po prostu... Ale tak cały epizki US przeszedłeś, wiesz, tam wszystko się robiło, chodziło po lasach, jakieś, zbierało jakieś różne rzeczy, latało na kłodzie, pokonywało jakieś tam różnych rzeczy, różne przeciwników po drodze, wiesz, cały epizki quest i na końcu nie udało wam się oczyścić studni, nie, wszyscy umarli, coś takiego, siedzisz, o kurde, w Asterixie tak nie było nigdy. Tak wyglądało kiedyś w Polsce. No dobra, to Radek siedzi tak cicho, to pewnie zna wszystko i czytał wszystko. To ja to dodam tylko, że ja byłem Lucky Luke'owcem zawsze, jeśli chodzi o te europejskie komediowe serie. I to była zawsze moja seria i najlepsza, najfantastyczniejsza. A później były Smurfy. I nadal Czarne Smurfy to jest najlepszy komik w życiu, zombie przeczytałem. To była taka totalna plaga zombie dla dzieci. Tak, było cudowne. Ale to ja powklejam linki, bo i pisałem o Walerianie duży tekst. Pisałem do Nowej Fantastyki, pisałem o komiksowym Walerianie. Gdzieś mam jakieś teksty jeszcze o Walerianie, też pojedynczych. I o Wiecznej Wojnie, o Wiecznej Wolności dla Lat Papieru pisałem. To też powklejam, bo nie będę tego powtarzał, bo tego jest za dużo. Ale kurczę, to są fantastyczne rzeczy. Wieczna Wojna to do dzisiaj jest moja top 10 ulubionych komiksów, bo bardzo lubię powieść Handelmana, która jest fantastyczna, ale w komiksie, jak Marvano to narysował, wszystkie dostatki kosmiczne, świat przyszłości, bo tam naprawdę były takie przeskoki, że tam jest ta dyletacja czasu, nie? Że oni gdzieś lecą, wtedy mijają, wiesz, tysiące lat i Ziemia się zmienia, wszystko się zmienia. To jest naprawdę super pokazane, a Marvano jest tak genialny w szczegóły. Ja w ogóle wszystkie jego komiksy lubię. Berlin, te o wyścigach. Marvano jest geniuszem, szczególnie z Handelmanem. I powklejam te teksty, bo jak teraz zacznę tłumaczyć, to tutaj zejdzie nam dużo czasu. Ale polecam każdemu, jak ktoś nie czytał Wiecznej Wojny, Egmont wydał u nas cudownie Wieczną Wojnę, Wieczną Wolność, w ciemno brać. To są takie rzeczy, które mówię. Moje top 10 Wieczna Wojna. Będziecie się naprawdę fantastycznie bawić, bo to jest genialne z przesłaniem sci-fi. I naprawia trochę rzeczy, które Handelman bo miał różne podejście do różnych spraw i co się zmieniło po latach, na szczęście niektóre rzeczy, ale no wiemy jak jest, wiemy jak było z Lovecraftem i z innymi twórcami, mieli swoje za uszami, ale ta wersja komiksowa jest naprawdę cały czas przystępna, cały czas mówi dużo fajnych rzeczy o społeczeństwie, o tym jak się zmieniało, o tym jak kiedyś wyglądało, o tym jak może wyglądać w przeszłości. No, to jest totalna laurka, mogę tutaj robić dla Wiecznej Wojny. I Walerian też jest nadal dobry, tylko no teraz już się ciężko czyta, bo to wiadomo, są komiksy, które już mają 150 lat i szczególnie te pierwsze, no ciężko przez nie przebrnąć, ale tam dużo jest radości nadal i czego nie było pokazane w tym filmie Luca Bessona, który stracił to całkowicie. Ja pamiętam, jak byliśmy, bo byliśmy razem w kinie na Walerianie, nie? Jak przyjechałeś kiedyś, nie? I tak. Super, wspominam do dzisiaj. I pamiętam, jak ja wyszedłem z naszym kumplem Krzyśkiem, jej, to było okej, okay. A Łukasz był tak załamany, a ja mówię, ale troszkę z komiksu wyciągnęli, a Łukasz, że w dupie komiks, ten film był do kitu, nie? Ja pamiętam, że chciałem wyjść z tego filmu. Rzadko mi się to zdarza, ale serio, tak oglądam tą Rianę w którymś momencie i mówię, co ja oglądam, co ja robię ze swoim życiem. I już chciałem wstać, ale ktoś mnie powstrzymał. Ale komiks, to z komiksu. To super, naprawdę. Nie, ale żeby nie było, no to ja nie przeczę, że to mogą być świetne komiksy. Po prostu, no... Komiksów jest tak dużo, jakby wszystkich dzieł popkultury jest tak dużo do nadrobienia. Wszystkiego jest tak dużo i tak dużo sam jeszcze nie nadrobiłem rzeczy, że często jest tak, że jeśli czegoś, w odpowiednim wieku nie poznasz, nie, kiedy jarają cię konkretne rzeczy, to potem jest ciężko do tego wrócić mimo wszystko, nie? Bo cały czas masz nowe rzeczy, cały czas masz jakieś nowe tam inspiracje i tak dalej, więc ciężko mi było w tym momencie stwierdzić, a kurczę, sprawdziłem tego Funky Kowala. Kajko i Kokosza. Jak nas to dostajemy, kiedy mam taką listę
te komiksy do przeczytania, wiesz, które faktycznie chcę przeczytać. Właśnie na stop dostajemy komentarze, nie? Pod każdym materiałem. Ej, sprawdźcie to, bo jest świetne. Ten serial, mówię wam, super. 3 sezonów, naprawdę, warto obejrzeć. No dobra, od 3 robi się dobrze. Po 4 się rozkręca, tak, nie? Tak, właśnie tego typu rzeczy, nie? Albo nawet, o, zobaczcie to, koniecznie przeczytajcie tą książkę i tak dalej. Myślę, nie? I pod każdym komentarzem mam. I mówię, i naprawdę dobre. Obejrzałeś pilot i 2 pierwsze odcinki. Spróbuj przynajmniej 2 sezon. Naprawdę będzie lepiej. I sobie myślisz, no właśnie o to chodzi. Wszystkich dzieł ukrór jest tak masakrycznie dużo, że ja naprawdę wierzę tej osobie, że ona cieszy się i jest zachwycona, chciałaby, żeby z nami pogadać i to jest bardzo miłe, ale kurde, no nie da się, po prostu się nie da, nie ma szans. Ej, to ja jeszcze tylko dodam, bo tam był jeszcze Funky Kowal. No. Ja też bardzo lubię Funky Kowala, bo to jest najlepsza lekcja historii tego, jak wyglądała Polska za PRL-u, tylko pokazana przez pryzmat typa, który Hanna Solo polskiego, który się buja po kosmosie i tam walczy z kosmitami i ma zawsze jakieś laski przy sobie i wiesz, to jest taka ten, jak to nazwać, rakietowe PRL trochę. No tak to wygląda. I ja lubię do tego wracać, bo ja w ogóle lubię te wszystkie te komiksy Parowskiego i Polcha, nie? Parowski niestety zmarł niedawno, ale cudowny twórca. Też lubię jego Wiedźmina bardzo, który biegał z tymi wąsami, tą grzywką, która wygląda jak wąsy na czole. I to jest dla mnie najlepszy Wiedźmin. Nie to, co teraz będzie z Cavillem, już wiem, że mi tego to nie przebije. Nie to, co było w grach. Dla mnie to jest ten, jak to powiedział Bogusław Polk, ten pszenno-buraczany Wiedźmin. I to oni wyciągają idealnie esencję tego tą pszenno-buraczaną z tego, co było u Sapkowskiego. I dokładnie tak ten komiks wygląda, nie? Tam jest słowiańsko, jest przaśnie, jest po naszemu. Plus te wszystkie postacie polskiej fantastyki powsadzane, nie? Tak. I to jest piękna rzecz. I tylko Funky Kowal też już się zestarzał, ciężko się go czyta. Ja polecam wszystkim Tajfuna, też Raczkiewicza, który też niestety niedawno zmarł. Bo Tajfun, nie, tylko dodam. Segment Radek poleca komiksy zmarłych ludzi. Ale Tajfun to jest też polski komiks o takim gościu, ale jest maksymalnie przesuwany. Ma takiego wielkiego blond wąsa, ma plerezę, nie? I buja się po kosmosie, on jest super fajny. Są kobiety do niego lgną, dużo tam się dzieje łóżkowych rzeczy. Ale też pojawia się na przykład Godzilla, ma kumpla samuraja kosmicznego, z którym walczy z tą Godzillą. I tak to pamiętam. Są w ogóle, tam jest jedna historia. Ale jest w ogóle jedna historia, która jest całkowitym przejawieniem Aliena. I on na swój sposób, wiesz, królowe obcych zrobił. I te potwory, które tam biegały, też wyglądają jak alieny. I ja mówię, fuck, Raczkiewicz był geniuszem. I Tajfuna sobie warto przypomnieć, to jest krótkie, intensywne, ale super. To jest rakietowy PRL na całego. Jak to powiada, to zastanawiam się, ile z tego faktycznie było tam. Tak to pamiętam je trochę. Nie, ja o Tajfunie miałem nawet tą prelekcję na konferencji naukowej, żeby wszystkim pokazać, że to jest coś wartościowego. Mam nadzieję, że mi uwierzyli. Od tamtej pory Radek ostatnio, nie jest zapraszany na konferencję naukową. Tak, co o tym napisałem nawet? Ale nieważne, idziemy dalej. Podlinkuj. Podlinkuję. Naukowy. No. Idziemy dalej. Dobra. Kolejne pytanie od Diego. Hej, chciałbym podziękować za umilanie czasu na wykładach. Dzięki wam idzie je jakoś przeżyć. Pytanie. Co sądzicie o serialu Deadly Class? Jak radzi on sobie w zestawieniu z komiksem? Pozdrawiam. Pamiętam, że mieliśmy szeroko zakrojony plan, żeby obejrzeć, nie? Ale tak, po tym, on wychodził jakoś tak w tej okolicach, co Umbrella, nie? I tak, i jedno obejrzeliśmy, drugie nie. Mieliśmy to oglądać, znaczy, bo no, ja bardzo lubię komiks, ciągle nie jestem na bieżąco, znaczy nie, już tam się kończy, ale ciągle nie dokończyłem go, ale bardzo dobrze wspominam, więc chciałem zobaczyć, chociażby z ciekawości, jak ten serial wypadnie na tym tle. Ale myślę, że ta decyzja, że go skasowali trochę tak nie... I nikt chyba w końcu jeszcze nie odkupił. Nie odkupił. Już okay. Remender pisał, że nic z tego nie będzie. I tak sobie myślę, że w sumie to też... Ja bardziej chciałem sprawdzić na zaraz ciekawości, nie liczyłem jakby na to, że jakoś się wciągnę, no bo Deadly Class jest super, bo jest komiksem. Nie sądzę, żeby serial był w stanie oddać tą energię, którą miał jednak komiks. Może się mylę, ale wydaje mi się, że no, lepiej po prostu poczytać komiks w tym wypadku. Ja chcę zobaczyć ten sezon do końca, bo ja obejrzałem pierwszy odcinek i mi się bardzo podobał. Był fajnie wystylizowany, mocno przypominał komiks, naprawdę fajnie do aktorów dobrali. I zostawiłem go sobie, żeby naraz sobie przez parę dni zobaczyć bez przerywania innymi rzeczami, innymi filmami, żeby sobie na spokojnie to zobaczyć. No i tak leży, jak się często odkłada seriale, żeby obejrzeć w całości, a nie tam sobie po odcinkach dawkować. Ale jak przyszła informacja o właśnie anulowaniu tego serialu, no to kurczę,
wiem, że ta historia, ona jest cały czas, ona jest ściśle związana, wiesz, z sobą. Ty musisz całość mieć tą, nie? Ja to właśnie czekam na zakończenie, bo tam widać, że ta historia do czegoś dąży. I jak obejrzę ten jeden sezon, wiem, że dostanę jakieś zakończenie otwarte i w taki sposób, że wiemy, jak działają te komiksy Remendera. Tam musisz dalej czytać, musisz wiedzieć, jak to będzie związane, bo to zawsze zakończy w taki sposób, że chcę wiedzieć, co jest dalej. I się boję, że właśnie tak się zakończy ten sezon, że no zostanę z takim poczuciem, że ej, widziałem to już w komiksie, a tutaj nie dostaję nic nowego i nagle mam to zakończenie, które mi też wiem, że nic z nim nie da więcej, nie? No, ja ci mogę powiedzieć, bo obejrzałem pierwszy sezon, a nigdy nie czytałem komiksu. I pierwszy sezon kończy się wielkim cliffhangerem. No, tak jak komiksy Remendera. Więc to mi się podobało. Muszę powiedzieć, bardzo mi się podobał ten serial. Ale jednocześnie trochę rozumiem, dlaczego został anulowany. To znaczy, jasne, ktoś może powiedzieć, że a ten przeciętniak, ten gówniany serial jest kontynuowany, a to dalej idzie. Ale to miało bardzo... bardzo artystyczne podejście, na przykład tam były non-stop wstawki bezpośrednio komiksowe z rysunkami, jak się nazywa rysownik komiks, to jego rysunki były animacjami krótkimi w samym serialu często i to było tak przez to bardzo artystyczne podejście do tego, trochę jak Legion na przykład, wiesz, w wielu miejscach zupełnie inny ton, bo to jest Deadly Class. Ale rozumiem, że tego typu seriale albo muszą albo kompletnie zachwycić, albo trafić na wszystkich płaszczyznach, albo nie znajdą wystarczającej publiki. A ten serial był dobry, według mnie naprawdę dobry, ale przez to, że był tak odważnie do tego podeszli, a jednak nie doszli do tego poziomu, wiecie, to nie była ta najwyższa poziom, troszeczkę poniżej, no to nie wystarczyło i rozumiem, że no, stacja się nie zdecydowała. Natomiast dalej polecam, jest tam masa świetnych odcinków, bardzo fajnie dobrani bohaterowie, cała masa fajnie odrobionej pracy domowej zarówno do popkultury lat, które to jest 80 lata, coś takiego było. Koniec, 80. 80 lat właśnie, więc i do komiksu, i postacie są fajnie zagrane. Bardzo fajny serial, tylko mówię, no nie... Jeżeli znowu jest tak dużo popkultury, to jeżeli ktoś myśli, że to jest arcydzieło, no nie jest, no nie jest. Odcinek z kwasem jest dobry? Odcinek z kwasem jest dobrze. Fantastyczny. O. Jest absolutnie zobaczyć. Fantastyczny. Z kwasem muszę zobaczyć. Ulubiony numer komiksu. Jest. Ja mimo wszystko i tak polecam jednak komiks. Lepiej kupiłam komiks, kupiłam 2 tomy na targach książki ostatnich, ale no na razie jeszcze czekam. Lepiej zainwestować. Wiesz, no to jest no czysta, myślę, racjonalna decyzja. No, jeśli masz obejrzeć sezon serialu, który nigdy nie zostanie kontynuowany i masz przeczytać tom komiksu, a potem mieć kontynuację, bo ta seria zbliża się do końca, jeśli już się nie skończyła, chyba się zbliża do końca dopiero. No to wiadomo, że lepiej czytać coś, co w sobie już mógł zainwestować czas i dostać pełną historię, nie? Tym bardziej, że z tego co widzę, no to serial po prostu dobrze odwzorowuje komiks. Jako, że nie czytałem komiksu, nie wiem, czy tam też była postać gościa, którego ten były współlokator głównego bohatera trzymał w klatce i w ogóle jakiś tam miał gościa, którego tam gdzieś, no w każdym razie go gra Brian Posehn, więc to też okazji jest ciekawe. Okay. Marvel też chyba go trzyma w klatce. Nie, no. Ale tak czy siak komiks bardzo polecam. A jednego z moich ulubionych protagonistów w ogóle w komiksach ever, bo Markus jest takim totalnym przygrywem i dupkiem i jednocześnie ma tak autodestrukcyjne skłonności, jak no to, chyba to się zgadza. Najlepsze, że on jest Remenderem, nie? I Remender cały czas mówi, że to jest jego autobiograficzny. Tak pamięta swoje dzieciństwo. Ale macie Benedicta Wonga, czyli Wonga z MCU, który gra dyrektora szkoły i też jest fantastyczny. W komiksie jest taki typowy chiński mistrz, nie? Taki niski, tak, z takim wąsem. Tak. A w ogóle te postacie są tak idealnie wystylizowane i z charakteru, nie? W komiksie. Ale wszystkie są tak wyraziste. Absolutnie działa to w serialu według mnie, co z tego co mi mówiliście było kluczem, żeby jednocześnie oglądać to i mieć wrażenie, że to jest absolutnie high school teen drama, tylko że przypadkiem jest to szkoła dla morderców, ale masz te wszystkie motywy grają. Masz tych cool kids, te wszystkie podziały, to wszystko jest i czujesz. I czujesz, jak to oglądasz, że oglądasz, że mógłbyś oglądać typową high school... które są masz dramy miłosne, wszystko to jest, więc na tym poziomie absolutnie to działa, czujesz to. No to jest jak Harry Potter, tylko zamiast czarów... Które się zabijają. Zabijają się. Tak. Okej, okay, lecimy dalej. Kolejne pytanie zadaje nam osoba, która czasem czepia się waszych błędów. Oho. Mamy ich na pęczki, jakby sorry, nie rozpoznamy cię wśród tego zalewu ludzi czepiających się naszych błędów. Musisz doprecyzować. Chociaż nie, bo czasami, to tych jest mniej. To znajdziemy. Przepraszam za to nudne filmowe pytanie, ale czy myślicie, że maszyna czasu Bannera może kiedyś posłużyć do odmłodzenia Kappa?
Może. Wszystko może. Wszystko może. Nie. Nie może. Może. Nie. Może. Może. Przełączy, ma tam Dynksa, przełączy tak go w drugą wiecie, stronę. Wysłali, jak wysłali wtedy Scotta, nie? Jak testowali na początku i jeszcze była źle ustawiona, no to wracał młodszy i starszy, no to dalej mogą przestawić na tamten tryb i zrobią to inaczej. Jeżeli kiedyś będą chcieli, wierzę, że może kiedyś wrócić Cap, ale zrobią mu całą historię pod to. Nie zrobią głupiej maszyny czasu, bo z tego się zaczyna. Ja myślę, że oni będą starali się unikać w kolejnych filmach. Bardzo szybko będą chcieli się pozbyć motywu podróży w czasie. Bardzo szybko będą chcieli się pozbyć i narzucić ograniczenia temu wszystkiemu, bo to są zbyt łatwe wytrychy fabularne. One działają na ten jeden film i są fajnie fabularnie w tym miejscu, ale dają zbyt dużo możliwości i pytań. Ej, dlaczego nie użyli tego? Wiecie, tego typu pytań. Więc myślę, że bardzo szybko to wszystko zostanie bardzo zastrzeżone i ej, nie róbmy tego, bo tkanka multiversum się niszczy i wszyscy umrzemy. Ja bym chciał, żeby użyli magii. A ja, żeby użyli jakiegoś specyfiku narkotyku, bo z tego Cap się zrodził. Tak, Cap jest gościem, który coś wypije, coś go napromieniuje i znowu będzie piękny i młody. Tak chyba było, jak był ten dziadek Rogers w komiksach, nie? Kobik go na... Co, jak to się skończyło? Bo tam kosmiczna kostka go odmłodziła i zmieniła go w nazistę. No to kosmiczna kostka wróci. I zmieni go w nazistę. No. Ale młodego nazista. Młody nazista. Pojawił się Beyonder i zaczaruje. Myślałam, że powiesz Beyoncé. Beyonder, który będzie grany przez Beyoncé. O, i będzie śpiewać, tak. Czemu nie? Ten z lat 80. Beyonder wyglądał kompletnie, jakby mógł śpiewać. Myślałam, że powiesz kompletnie jak Beyoncé. No, może nie, ale... Wszystko przed nami. Jakby Beyoncé zagrała Beyondera, to byłoby. Albo nawet Shakira mogłaby zagrać. Wiesz, wbija tam ten Beyonder, waka waka. It's time for Africa. Tam, ale to byłoby piękne. Ale to w Wakandzie by musiał śpiewać. O, to w Wakandzie. Tam jest to waka waka, nie? Myślę, że niektórzy recenzenci mieliby wtedy dużą przyjemność. Myślę, nawiązanie do pewnego materiału wideo, tak, którego się właśnie jakoś... Nie szukajcie, bo nie mam. Nie szukajcie i nie pytajcie. Nie wiem, czemu nie ma, ale nie ma. To jest jeden z najgorszych momentów w polskiej kulturze, w historii polskiej kultury. Ale jest wciąż ten drugi materiał, który komentuje ten pierwszy materiał. A, można znaleźć, tak. Ale to był jeden z... No, to był upadek polskiego YouTube'a kulturowego. Ale podnieśliśmy się i żyjemy dalej. Tak, teraz czekamy na... YouTube upada po raz drugi. O, myślę, że już do tej pory to... spójrz, co się godzinę temu działo. Tak. Wejdź na karty na czasie. Jezu, jak ostatnio by było to, jak oceniali te dziewczyny, coś tam, nie? Jezu, to była taka żenada. Ej, ale w karcie na czasie można znaleźć też miłe rzeczy. Tak, my ostatnio znaleźliśmy pana rolnika na przykład. No, Jarek Ogarek, najlepszy kanał na YouTubie. Który teraz dzięki niemu mamy wgląd w to, jak wygląda praca na polskiej wsi. To jest cudowne, ja już wiem, czym się różni na przykład brona od pługa. Na przykład pług od Grubera. I widzieliśmy, jak się ziemniaki wykopuje, jak się czosnek wykopuje, więc kurde, gdzieś karto na czasie czasem... Widzieliście kiedyś czosnek, jak rośnie? W końcu się jaracie tym, co ja. No Radek to pewnie widział, Radek pewnie sam kopał, nie? Tam nie, z Jarkiem. Ja sprawdziłem Jarka Ogarka, to jest, o matko, to jest piękne. Cudowne jest po prostu. I to mówię kompletnie, wiesz, bez złośliwości, tak. Nieironicznie, to jest super. Naprawdę. Oglądaliśmy w pociągu 3 godziny. 3 godziny oglądaliśmy typa, jak jeździ i naprawia ciągnik, albo... Jest tak pozytywnym jeszcze gościem, że to naprawdę tak podnosi na duchu. To jest najlepsze, bo to jest ten typ materiału, który naprawdę coś ci w głowie zostawia, wiesz, co ci się może w jakiś sposób jakieś pytanie, albo czujesz, że się nauczyłeś czegoś nowego. Czegoś, co jest naprawdę ważne dla, wiesz, w jakimś tam przemyśle i potrzebne. I dobrze mieć takie informacje. Nie, ale to jest po prostu cudowne, jak wiesz, oglądasz gościa, który idzie kosić trawę, ale mu się kosiarka zepsuła. No i stwierdza, okej, to ja naprawię tę kosiarkę. I kurde, naprawię takimi domowymi sposobami. Kurde, taśmą klejącą, sznurkiem i tam, wiesz, najlepszy moment jest, jak w którymś momencie stwierdza, no nie naprawię, nie? To kończę już z tym, nie? I no dobra, żegnajcie, nie? I za chwilę jest, nie, kurde, naprawiam dalej, nie? I udało mu się, nie? Po prostu siedzieliśmy w tym pociągu, tak jest, tak, to jest. A dzisiaj nowy film musimy obejrzeć. No, musimy obejrzeć po nagraniu. To jest to ludzkie, wiesz, walka z tymi, wiesz, ograniczeniami, żeby wszystko... A, to jest człowiek. Pana Jarek Ogarek. Zresztą cały jest YouTube rolniczy, który... No, tak, Jarek, przed nami. Jeszcze więcej robią krosy.
Także odpowiadając na pytanie o Steve'a Rogersa i skakanie w czasie, Jarek Ogarek. Przed chwilą siedziałem i próbowałem usiąść. Jarek, pytania o Kappa, obejrzyjcie Jarka. Próbowałem rozkminić przez sekundę, w którym momencie, jak poszła nasz tok myślowy, jak miałem pójść w drugą stronę i tak sobie przypomnieć, na które my właściwie pytanie odpowiadamy. To jest moje wytłumaczenie, że wiesz, że przyjdzie ten dziadek Rogers i Jarek Ogarek tak spojrzy na niego. Nie, ja to naprawię. Tak. Ja to naprawię. Ej, maszyna czasu wam nie działa? Weźmiesz sznurek, weźmie jakieś pestycydy i po godzinie patrzysz młody Steve Rogers. I spojrzy na niego i powie, jak jest, fajnie? No to fajnie. Dobrze. I pójdą razem pole. Wykopywać ziemniaki. Piękny ogier. I odjadą traktorze. A wiesz, że Steve mu później pomógł jeszcze, wiesz, coś tam pobronował? No pewnie by mu tam te bale z sianem ponosił. Jak on ma taką siłę, no proszę, że sam by to pole zaorał. No. To by był crossover, nie? Wiesz, ja bym chciał zobaczyć, jak Steve Rogers po prostu pracuje. By nie trzeba było do traktora tej brony podłączać, nie? Jakby u Lemira, że Kolosus ciągnie ten pług taki wielki, nie? To widziałeś Steve, wyobrażasz sobie, montuje sobie i widzisz tam, jak taki stary Rambo, nie? Z te pole tak orze sam, no. Wiesz, w ogóle najlepsze, jak miał jeszcze brodę i wiesz, taki spocony Chris Evans z pługiem, z broną. To byś miał. To nagle tak, 20% więcej sprzedanych biletów. No. To jest nasza wizja Kappa, że skończymy bliżej pytania. Więc młody Kap, tak, niech ora pole. Tak. Tak, naszą odpowiedzią na podróże w czasie jest Jarek Ogarek. ale serio, to jest bez beki. To jest naprawdę konkretny kanał, który polecam, bo można się nauczyć naprawdę dobrych rzeczy. Ciekawe. Subujemy. Tak. Polecamy. No dobra, to teraz będą trzy tipy od Tomasza 1983, które formują dwa pytania, czy bardziej pytanie i komentarz, więc zacznę od pytania. Pytanie ze wstępem. Dlaczego superbohaterowie nie powinni kierować się zimną logiką? Widzieliście ten film Oscara? Nie chwalę się, ale takimi rzeczami należy się chwalić. Oddaję ubrania do Caritas. Brałem udział w przedstawieniach dla chorych dzieci. Staram się być bardzo ekologiczny. Czy wy też coś robicie dla ludzi, świata w miarę możliwości? Ja przyznam, że ja nie widziałam filmu Oscara, ale to ma jakiś związek ze sobą, jak rozumiem. No, ma. Okej. Okej, to... To już się tłumaczy. Ja widziałem, ale nie wiem, jak to powiązać. Niech Oscar się tłumaczy. Znaczy, zrobiłem ten materiał, w którym idea była taka, że ludzie niejako natchnieni w dużej mierze superbohaterami w prawdziwym życiu robili bardzo fajne rzeczy. Był ten gość, który zginął nieszczęśliwie w wypadku, niespowodowanym przez siebie w żadnym wypadku, który w czasie wolnym przebierał się za Batmana, zresztą miał swój samochód wystylizowany na Batmobil. I po prostu odwiedzał chore dzieciaki. Był umówiony ze szpitalami, że wpadnie dzisiaj jako Batman. Zresztą mówiłem o tym, że i w Polsce są różne organizacje, które się tym zajmują podobnie. Czy oczywiście Batkid, to pewnie znacie tą historię z tym dzieciakiem, który walczył, zresztą wygrał z białaczką i całe miasto nagle było po prostu. I nagle wszyscy ludzie przyszli na ulicy tylko dlatego, żeby to wspierać. I jak właśnie superbohaterowie mogą fajnie inspirować do takich... Niby prostych rzeczy, niby, ja mówię, że kompletnie nie mających sensu logicznie, no bo dlaczego poświęcać całe zasoby miasta w pewien sposób? Czemu ludzie mają poświęcać tyle czasu, tylu ludzi dla jednego chorego dzieciaka? To się ni cholery nie kalkuluje, nie? Ale ludzie to robią, bo jest to niekoniecznie logiczne, a po prostu, nie wiem, ludzkie. No, do tego dotyczy materiał i może jakoś tam się ma. To znaczy, pamiętam, że był jeszcze ten motyw właśnie z tym, że czemu masz komiksy, gdzie na przykład jakiś superbohater poświęca jakiejś wiecie, osobie, nie wiem, cały kupę czasu, tak, cały dzień, a przecież w tym czasie mógłby latać, po prostu ratować 30 osób, nie? Ale jakby Oscar jeszcze poszedł do tego w tym materiale tak po ludzku, w sensie tak jakby traktował tego superbohatera trochę jak rzeczywistą postać. Natomiast to też z punktu widzenia pisania takiej historii to jest kompletnie jałowe, nie? No bo tak. Wiadomo, że ta historia nie powstała po to, żeby zrelacjonować tam Dzień Supermana czy kogoś tam innego, tylko po to, żeby nam powiedzieć coś wartościowego, więc trudno oczekiwać, że taki komiks będzie się kierował logiką w przypadku decydowania, o czym ma być historia. No to jest tak, bez sensu. To też pokazuje, że postać ma ludzkie reakcje, nie? Jest przede wszystkim człowiekiem i teraz Tom King pisze tą miniserię, jest super Superman Up in the Sky, która właśnie jest o tym, że mamy Supermana,
który rusza w kosmos, bo tam jakaś dziewczynka zaginęła, wiesz, została porwana i zostało wszystko na Ziemi, wiesz, i też ma tą rozkminę, nie, że czy może tam ruszyć dla jednego życia i zostawić to, wiesz, tych ludzi, których mógł w tym czasie uratować na Ziemi, nie, to co mógłby zrobić dobrego, nie, ale w końcu rusza, no bo kurczę, każde życie jest wartościowe, nie, nawet jeśli te jedno może uratować i właśnie tam jest cała, wiesz, wiwisekcja, ta miniseria trwa, jeszcze nie wiadomo jak się skończy, ale to jest fajne pokazanie tego, nie, że no nie masz logiki, jeśli chodzi, nie możesz aż tak łączać logiki, jeśli chodzi, wiesz, o pomoc komuś, nie? No to jest zupełnie coś empatycznego i rozpatrzysz to w zupełnie na innym poziomie niż taka, wiesz, zimna kalkulacja. No bo jakby wszystko było taką zimną kalkulacją, to no, świat nie wyglądałby zbyt dobrze. Masz utylitaryzm wtedy jeden wielki i to gdzieś te emocje odchodzą na bok, ale przecież no najlepsza seria, którą udało się zrobić Danowi Stotowi jednak, czyli Superior Spider-Man, to właśnie ostatecznie o tym powiedziała, że Otto to był ten gość, który nie mógł być w pełni bohaterem, bo jak jechał pociąg i miał kogoś przejechać, to pierwsze, jak w głowie mu się przecież, okej, okay, czy zdążę, a jak nie zdążę, to mnie potrącę, wtedy nie będę mógł ratować innych i, wiesz, przekładać, no, jump, i tyle po prostu, masz być bohaterem, nie masz myśleć za każdym razem, kiedy na przykład Superman ratuje ludzi z pożaru i już ma ich wyciągnąć, ale nagle słyszy, że samolot spada, tu jest piątka, tam jest pięćdziesiątka, nara, to byłoby strasznie nieludzkie w tym momencie. Ja strasznie nie, zresztą jest to We Do Not Trade Lives, ja strasznie nie lubię ludzi, którzy mówią, że Kapitan Ameryka w Infinity War mówi We Do Not Trade Lives, a potem naraża życia tych wszystkich ludzi z Wakandy i tak dalej. Nie no, jakby idea właśnie polega na tym, że ci wszyscy ludzie z własnej woli tam idą. I jakby o to, jakby na tym to polega. Zawsze jest ta dyskusja ludzi, którzy kompletnie łapią, na czym to polega, że jest zupełnie różnica, kiedy świadomie odbierasz komuś życie, świadomie ktoś się kładzie i sobie go zabijamy, bo wtedy nie zginie ktoś inny, niż podjęcia walki, nawet jeśli w ostatecznym rozrachunku zginie więcej osób. Ale to tak, to nie jest logiczne, ale właśnie o to chodzi, że to nie ma być logiczne, to ma być emocjonalne, to ma opierać się na pewnej zasadzie. Nie możemy być zastraszeni, nie możemy mówić, że... Bo w ten sposób dojdzie do tego, że to pokazywał Nolan, co będzie, jeżeli terrorysta powie, okej, jeżeli... Masz się jutro zabić, bo jak nie, to wysadzę szpital. Nie, prezydent ma jutro wyskoczyć z okna, bo jak nie, to wysadzę szpital. No i... Ten motyw właśnie, ten superbohaterski do poświęcenia, to świetnie pokazuje Szeregowiec Ryan. Tak, też, wiesz, tak, masz grupę osób, które, wiesz, giną po kolei i ten, i, ale wiesz, jakie to jest dla nich istotne, nie? Żeby tą jedną osobę, która jest dla kogoś też istotna, nie? I ile mogą dobrego zrobić, jeśli pójdą na tą misję, nie? I tam jest to, zresztą cały film jest wiwisekcją tego, nie? Czym jest bohaterstwo, tak. Czym jest poświęcenie, nie? No dobra, a co z drugą częścią? Czy robicie coś dla ludzi? No robimy, napisy końcowe. Ja się staram za każdym, jeśli mam możliwość, to się staram za każdym razem, ale też nie chcę teraz, wiesz, robić tej wiwisekcji, że, wiesz, że komu to nie pomogłem, czy ten, no to jest takie dla mnie normalne, nie, jak, wiesz, jak są jakieś zbiórki, czy coś, gdzie mogę pomóc, że na przykład, wiesz, jak teraz, nie wiem, jak coś robię, jakieś rzeczy w necie i mogę przy tym naprawdę wykorzystać to w jakiś sposób, żeby komuś pomóc, nie, żeby się tam pojawić, czy coś napisać, czy coś powiedzieć, no to zawsze będę to robił, nie, bo to jest takie coś normalnego, ja na tym nie tracę, nie, a wiesz, nawet jakbym miał coś na tym tracić, nie, a takiego, wiesz, nie, wiesz, ostatecznie tego, czy cholera wie co, nie? Ale wiesz, ale jeśli mogę komuś pomóc w jakiś sposób, no to zawsze będziesz to robił i to tak, wiesz, po prostu, nie? No teraz na przykład jak, wiesz, też mam kumpla, który, wiesz, cały czas robi takie rzeczy, nie? Że się stara pomagać i zresztą to mogę powiedzieć, że to Kuba Koisz, który on cały czas robi jakieś rzeczy i cały czas się przy jakichś akcjach udziela, nie? Teraz na przykład jest dzieciak, którego trzeba zebrać, wiesz, masakrycznie dużo kasy, żeby udał się do Ameryki, bo ma serce chore, nie? Żeby mu pomóc. I on też, wiesz, lata w... Powiedziałem już chyba 1000 razy, wiesz, wiem, no to nieważne, ale lata w różne miejsca i stara się to, wiesz, nakreślić tą sytuację całą, jak to wygląda, ja też u siebie to udostępniałem i kurczę, i czuję się tak, wiesz, na takim poziomie empatycznym z tym powiązany, nie, że chcę chociaż coś dołożyć od siebie, żeby pomóc. Wiem, że nie mogę szczególnie dużo zrobić, ale ile mogę, tyle się staram pomóc, nie. On też, zresztą kumpel też teraz jadą na mistrzostwa w piłce błotnej i chcą tam właśnie nagłośnić tą sprawę. Wiem, że to nie przyniesie jakichś wymiernych skutków, nie, ale to jest coś, co możesz zrobić, nie, coś, co możesz dołożyć do tego. I chyba każdy z nas coś ma takiego, że jak może pomóc, no to chce się w jakiś sposób dzielić, nie? Na pewno, no fajne jest to, że jak ma się właśnie jakąś, no nie chcę powiedzieć popularność, tak, no ale właśnie jakiś tam chociaż ten zasięg, no jak można to wykorzystać, no nie, do czegoś fajniejszego, czegoś takiego, powiedzmy, mniej egoistycznego. To ja, dla mnie, nie wiem, to jest kompletnie normalne, jeżeli w mieście coś się dzieje, nawet pierdoły, nie wiem, z tym, że widzisz, że ktoś starszy, nie wiem, nie, na schodach ma problem z czymś, czy coś w tym rodzaju, to dla mnie akurat jest
zupełnie normalne rzeczy. Natomiast jedna rzecz, o której ja bym chciał powiedzieć, którą ostatnio zauważyłem, która mnie cieszyła i teraz ktoś mi powie, że mówię o polityce, ale nie mówię o polityce, tylko o normalnej ludzkiej uprzejmości i wydaje mi się, że zresztą będę chciał kiedyś pogadać, dlaczego o pewnych rzeczach uważa się, że to polityka, a nie jest. Kiedy widzimy, że widzimy obok nas, że dana osoba jest zaczepiana z powodu tego, jak wygląda, czy nie wiem, orientacji seksualnej, nie wiem, bo jedzie z drugą osobą i tak dalej, to wbrew pozorom, nawet czasami zwrócenie uwagi osobie, która w jakiś sposób ich zaczepia, może wszystko zmienić. Bo masa takich osób nie czuje się wcale mocno, szczególnie kiedy jest sama albo jesteśmy w otoczeniu innych ludzi, na przykład w tramwaju czy coś takiego. Z doświadczenia wiem, że taka osoba nie czuje się wcale tak mocno, kiedy nagle się okaże, że ktokolwiek reaguje. To tak mogę powiedzieć i warto to robić, bo wiem, że to przynosi efekt. Wydaje mi się, że to też jest... Głupio jest się chwalić takimi rzeczami, nie? Na zasadzie, ja to pomogłem komuś i tak dalej. Ja myślę, że każdy ma swoje sumienie i powinien działać według tego, co mu dyktuje, nie? A jednocześnie mam jeszcze powiedzieć, że jest dużo rzeczy jeszcze do zrobienia i ja też mam dużo rzeczy do poprawienia jakby w tym kontekście, nie? I to zarówno jeśli chodzi o pomoc innym osobom, jak i tutaj też kwestia ekologii została podrzucona. Też mam sporo sobie do zarzucenia, jeśli chodzi o ekologię. Generujemy masę śmieci, trzeba coś z tym zrobić prędzej czy później. Przynajmniej wydaje mi się, że pewne rzeczy, pewne nawyki gdzieś tam się staramy, nie? Zawsze na ciebie krzyczę, jak kupujesz reklamówkę, bo mamy torby płócienne w domu i trzeba zabierać na zakupy. Do tego ja zawsze o tym pamiętam. Już bardzo, bardzo rzadko mi się zdarza. A kiedyś było tak, że po prostu za każdym razem, jak szedłem na zakupy, to przynosiłem torbę, bo tam 5 groszy kosztuje, czy coś takiego. No. Nie, ale to są pierdoły, ale jakby zbierze się je do kupy, to kupujemy tylko te biodegradowalne słomki i jeszcze je myjemy, żeby ich nie zużywać za szybko. Ja mam metalową. Ale to jest jedna rzecz, która dosłownie może wiele osób, że ktoś jest tutaj tani albo niechlujny, ale prawda jest taka, że nie rezygnowanie nawet z ciuchów po założeniu ich 2 czy 3 razy jest ogromnym wpływem na środowisko. Jakby ogólnie ten konsumpcjonizm, jeżeli jest ograniczony, to ma ogromny wpływ. O tym już mieliśmy, że że nosimy rzeczy, które wyciągamy, ile się da. Raz, sławne dziury pod pachami Radka, czy moje przedziurawienia kotów, ale to nie jest coś, czego mi wstyd sam w sobie. Szczególnie jak nosisz to po domu. Rozumiem, że kiedy wychodzisz na ulicę, czy idziesz gdzieś, to chcesz jakoś tam wyglądać, ale nie potrzebujesz tego non-stop do noszenia w domu, a prawda jest taka, że wyprodukowanie każdej koszulki głupiej zużywa masę wody, masę po prostu... jakikolwiek konsumpcjonizm zwiększony jest absolutnie szkodliwy dla środowiska. Szczególnie, że też kupy tych rzeczy nie potrzebujemy. Nie potrzebujesz. Ile kupuje rzeczy niepotrzebnych, ile przetwarza, ile wyrzuca, tylko przez jakieś głupie widzimisię. I wcale nie musisz tego wywalać po tygodniu, nie? Możesz tak, a to wiesz, kupa jest taki, że my jesteśmy do tego przyzwyczajeni też, nie? Bo o tym się nigdy nie uczyło. Tak, pamiętasz, jak były darmowe te siatki reklamowe zawsze w sklepach. Mało tego. Przebrało kupę do domu, bo się przyda do czegoś jeszcze, nie? Mało tego, przez długi czas był to pewien symbol statusu. Że masz nowe buty co tydzień, czy coś w tym rodzaju. To absolutnie był symbol statusu i do tej pory jest. Do tej pory wiele osób uważa, że ten to se może pozwolić i tak dalej. Nie, to jakby nie o to chodzi. Wydaje się, że jak właśnie ktoś, powiedzmy, właśnie może sobie pozwolić na jakieś te rzeczy, powiedzmy trochę tej właśnie lepszej jakości, to wydaje mi się, że to jest dużo lepsze rozwiązanie. Ja się staram kupować właśnie nie ubrania takie, wiecie, te takie, które się rozlecą po prostu po sezonie noszenia, tylko kurczę, ja mam ubrania czy buty niektóre, które nie wiem, mają 10 lat i są w dobrym stanie, tak, że nie mają dziury i tak dalej, można w nich właśnie spokojnie wyjść na ulicę i wydaje mi się, że to też jest spoko, nie wiem, czytać składy, patrzeć na metki i czasem, o ile ktoś może sobie na to pozwolić, kupić trochę lepszej jakości rzecz, ale która zostanie, niż po prostu co sezon wyrzucać, wiecie, te koszulki za 10 zł, bo też jeśli coś kosztuje tak tanio, to fajnie czasem też pomyśleć i wiecie, jeśli producentowi się to opłaca, to jak na przykład opłaca ludzi, którzy to wyprodukowali, prawda? Koszulka kosztuje 20 zł, to na pewno nie była uszyta w godnych warunkach, prawda? Przez osoby godnie opłacane, więc To jeszcze a propos pomagania i tak dalej, to skoro nikt z nas nie lubi się chwalić tym, co robi, to ja mogę powiedzieć, jaką ja miałem ostatnią sytuację w drugą stronę. Niedawno, dosłownie parę dni temu wróciłem, byłem w domu i wracałem, był długi weekend. Wiele osób teraz w piątek wzięło sobie urlop i miało dzięki temu powrót, więc jak chciałem wrócić z rodzinnego miasta,
to było wszystko zapchane. Pociągi wszystkie, pierwsza klasa, wszystko było kompletnie zawalone. Udało mi się znaleźć jakiś autobus. Autobus, który jechał przez jakieś zadupia najróżniejsze, najbardziej okrężną drogą. Normalnie pod pociągiem ten dystans to jest 2 godziny z małym hakiem. Tym autobusem przez jeszcze korki, które były po drodze i tak dalej. Dobiłem do 4, kiedy dojechałem do Warszawy. Nie mam jakiejś strasznej choroby lokomocyjnej, ale przy szczególnie jeżdżeniu autobusem, że to wszyscy mają gorzej trochę, wiadomo, autobus inaczej trzęsie. I ja jeździ właśnie po bardzo wybojach non-stop, górki, doły i tak dalej, no potrafi się mi to bardzo udzielić w pewnym momencie. I kiedy dojechałem do Warszawy, no to się fatalnie czułem, absolutnie fatalnie, jak wysiadłem z autobusu, było mi bardzo niedobrze, miałem problemy z oddychaniem po prostu po tych wszystkich przejściach. I kiedy jechałem tramwajem, miałem po prostu nagle problemy z oddychaniem dosłownie po tej całej akcji. I więc kiedy wysiadłem z tramwaju, wysiadłem koło siebie, zamiast pójść do domu, stwierdziłem, że po prostu nie wiem, czy pogotowie muszę wybrać coś takiego, po prostu nie mogę oddychać, bo ta choroba lokomocyjna mi tak uderzyła. I pierwsze, co zrobiłem, to się po prostu położyłem, jak ostatni menel na trawniku obok, po prostu, żeby wiesz, znaleźć oddech czy coś takiego. 5 sekund i zaczęli do mnie ludzie podchodzić, pytać mnie, czy wszystko w porządku, czy mogą mi jakoś pomóc. Najpierw poszła jedna para, potem kolejna osoba, już widziałem, że kolejna idzie, mówiłem, że to jest choroba lokomocyjna, jestem po 4 godzinach podróży, bardzo, bardzo męczące i tak dalej, ale no to taka wiara w ludzi trochę, że nie wiem, gdyby coś poważnego się stało, no bo to po chwili przeszło, jednak wystarczyło, że człowiek wysiadł z tej puszki jakoś i mu przeszło, ale wiem, że gdyby coś mi poważnego się w jakiegokolwiek powodu stało, no to mam tę wiarę teraz w ludzi, że hej, podejdą, zapytają i pomogą w razie czego, także optymistyczny akcent. Dobrze, że nie podszedł, patrz, najebany rogowski. Leży menel, a komiksowanie jak się nawalił, patrz. Ci youtuberzy powodzi się. Komiksomaniak 0,5. No, ale takie pozytywny akcent. No dobra, to krótki jeszcze komentarz od Tomasza. Chciałbym podziękować Marcie za czytu. Nazwa jest taka, że normalnie bym nie znalazł, a tam są świetne materiały. Jak ktoś lubi książki, polecam. Dzięki wielkie za miłe słowa. Bardzo się cieszę, jak właśnie komuś się spodoba nasz podcast. Niedługo wracamy, teraz mamy przerwę międzysezonową, ale będziemy próbować we wrześniu wypuścić special, a później chyba już od października regularny sezon, nietypowy, tak więc no, jak ktoś lubi książki, to polecam. Sprawdźcie. Nazwa jest fajna. No, nie wiem, czemu nazwa mu się nie podoba, nazwa jest spoko. Nie powiedział, że mu się nie podoba, tylko że trudno znaleźć, no okay. Ale teraz mam nadzieję, że ktoś dodatkowy jeszcze znajdzie. Mieliśmy mieć Bóg w nazwie, albo... No właśnie nie chciałyśmy, to była pierwsza rzecz, jaką ustaliłyśmy, jak mieliśmy spotkanie dotyczące wymyślania nazwy, ja powiedziałam żadnego Buka. Bo Book po prostu Club. To jest tak pretensjonalne, te wszystkie koty w bukach, Buk na półkach, Bukszpan. No jest coś takiego, jest tak, jakby wszystko jest. Jest Bukszpan, oczywiście, nie wiem, jest coś, co się tak nazywa. Okej, chyba ostatnie pytanie na dziś. Chciałabym przeczytać tego nika, ale mam problem, bo brzmi on GFGHFTKFGGCFGF. Drugi raz nie czytam. Co sądzicie o kreskówce Świat według Ludwiczka? Może żyją w bańce, ale w moim otoczeniu to był fenomen. A jeśli nikt z was nigdy nie oglądał, to pytanie zastępcze. Jakie jest wasze ulubione drzewo? Więc ja odpowiem, jakie jest moje ulubione drzewo, ponieważ Świat według Ludwiczka jest mi kompletnie obcy i to jest Miłożąb. Dziękuję za uwagę. Ja widziałem. Oskar Ludwiczek czy drzewo? Myślę nad drzewem, bo Ludwiczka kompletnie nie kojarzy. Znowu my zostaliśmy na placu, bo... Ci od lodów nad patyku, dziwaki, co wszystko oglądali. No, wiadomo, Ludwiczek był trochę wcześniej. Tak. Ale no to drzewo. Oskar, możesz myśleć nie, nad drzewem. Nie, to mówcie o Ludwiczku, a ja pomyślę nad drzewem w tym czasie. A ja powiem drogi zadający pytanie. Nie żyjesz w bańce. Świat według Ludwiczka był fenomenem w niektórych kręgach i u mnie też, jakby wśród moich znajomych wszyscy oglądali. Mało tego, to była kreskówka, którą pamiętam, że moi rodzice lubili oglądać, bo... Fakt, że ona dotyczyła amerykańskiej rodziny z epoki, kiedy prezydentem był tam Eisenhower, zdaje się,
więc dawne czasy, to z jakiegoś powodu, jakimś sensem, to i tak się bardzo fajnie przekładało na realia, które mieliśmy w naszych domach. Ja pamiętam, że właśnie rodzice Ludwiczka to byli Wypisz, Wymaluj i moi dziadkowie, którzy dosłownie mieli takie same charaktery. Wiecie, ten mężczyzna, który jest panem domu, jest taki dumny, oczywiście ma złote serce i kocha swoją rodzinę, ale musi pokazać, jaki jest twardy i to zwykle mu zwykle wypada karykaturalnie. No i jest pani domu, która jest oczywiście taką bardzo poczciwą kobietą, do rany przyłóż, najcudowniejszą osobą na świecie po prostu. I to mnie zawsze chwytało za serce i bardzo szczególnie lubiłem te postacie, bo tam Ludwiczek, no wiadomo, chodził i tam narzekał i miał te swoje przygody i miał swoich bullies i tak dalej, typowe realia szkolne. Ale kurczę, to wszystko, co było dookoła, było super i bardzo to bardzo lubię. Tak, to był ten okres, kiedy dwóch najlepszych ojców fikcyjnych to byli Andy Anderson właśnie i Reed Foreman z lat 90. To byli ci, wiesz, ci, którzy po wojnach, weterani, twardzi, którzy trzymają wszystko silną ręką. I w ogóle Ludwiczek miał kupę takich fajnych motywów, które zostawały w głowie, nie, i uczył życia. Ja pamiętam ten odcinek, mój ulubiony, to był ten z Królem Szachów, gdzie on, wiesz, był tym... Ludwiczek chciał grać w szachy, ale to był wstyd, bo jak to, wiesz, być w klubie szachowym i ten, jak wszyscy chcą być cool, a tutaj granie w szachy. I on w masce grał, on był tym zamaskowanym szachistą. I tam daleko dochodził i kiedyś, lata temu, był inny zamaskowany szachista, nie? Który był tam największym zwycięzcą i też chodził w masce, bo się wstydził, nie? No wiemy, jak co się okazało na końcu, nie? Że oni grał razem z tym wielkim, który powrócił i on się okazało, że to był jego ojciec, nie? I to było takie piękne, wiesz, połączenie tego ojca z synem, nie? Że on się już nie wstydził, ten ojciec, że on też grał w szachy, nie? I ten syn też grał w szachy. I ja tak mówię, o fuck, ale to jest piękna scena, nie? To jest moje pokazanie rodzicielstwa, nie? To, co chcę oglądać. I zresztą z Ludwiczka się dużo wzięło tych takich żartów, bo tam były te takie żarty naprawdę skomplikowane, nie? I na innym poziomie. To był dobrze napisany serial, nie? Bo on był biograficzny na podstawie życia tego Louiego Andersona, tak? I te wszystkie, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, to też jest z Ludwiczka. No ja do dzisiaj pamiętam, że koty liżą masło. O tak, to też jest Ludwiczka. Kurczę, to kupa rzeczy jest Ludwiczka. No ale to się super oglądało i to jest ten serial, który jak zostaje ci w głowie, jak go obejrzysz za dzieciaka, nie? Bo on jest taki jak rytuał przejścia w pewnym stopniu. No kurczę, bo on cię dużo uczył o życiu i o tym, chociaż to była inna epoka, nie? No to jednak dorastanie, ten Ludwiczek, który na wszystko narzeka, który musi sobie poradzić z tym bólami dorastania, nie? Że wszystko jest nie tak, jakby chciał. I to co do mnie trafiało. I piękny serial. No. Tym bardziej się teraz docenia, nie? No bo ja pamiętam, że jak to leciało, no to tak, no fajnie, nie? Ale właśnie teraz i ja jestem starszy, to z większym sentymentem wspominam te motywy, bo właśnie się okazuje, że dużo zapamiętałem, nie? Tak, znaczy to co było, że tam rozumiesz, że opierało się, wiesz, na miłości tej rodzicielskiej i na tej trudnym podejściu właśnie z ojca do syna, nie? I tej relacji. I zupełnie inaczej na to patrzysz, nie? Że to ej, to kiedyś było śmieszne, a teraz no coś w tym jest, coś, co można z tego wyciągnąć, nie? Dla siebie. No, także lubimy, nawet bardzo. Tak, i Ludwiczka Kiełbaska też lubi, który nas ogląda. Pozdrawiam. O, Ludwiczka Kiełbaskę też pozdrawiam. Tak, Ludwiczek wziął pseudonim oczywiście z Ludwiczka. Kiełbaskę nie wiem skąd, ale Ludwiczka. Może to jego wkład własny. Oby nie. Oskar, ulubione drzewo? Modrzew. Można je dobrze rozpoznać z dużej odległości. Modrzew. Ej, kurczę, ale to teraz nie będziemy wiedzieć, jakie są wasze ulubione drzewa. No niestety, ja nie wiem. Ja nie my odpowiedzieliśmy na pytanie z Ludwiczkiem. Nasze drzewa zostają. Andy Anderson, nas. Ulubione drzewo. No dobra, to krótka sekcja fanartowa. Pierwszą pracę w dzisiejszym odcinku nadesłał Bartosz Gędźwił, który już kiedyś gościł na naszych łamach. I pamiętam, że wtedy narysował Godzilla, a tym razem jest to fanart, który przedstawia okładkę nowej serii Illuminati. I jest tu m.in. stary Cap. To już dojechaliśmy. To nie, tak, jesteśmy, tak. To najlepiej pokazuje opóźnienie super. Pewne pytań, tak. Tak, jeśli ktoś nie zna historii tych Illuminatów, to na którymś live'ie do tego doszliśmy, tak mi się wydaje. Strasznie mi się podoba czapka starego Capa, to taka typowa, widać, że go wkurwia, że on by jeszcze pospał, a oni mu nie dają, jakieś zebranie jest. Wie, że to nie jest Cap, to jest Cap. To jest Cap, to jest zdecydowanie stary Cap. Brakuje fajki, to moja jedyna uwaga. Nie, on spał, on drzemkę sobie robił, ale... Nie wydaje się, że fajki szluga by mu dać. Szluga tego jak tak. Albo chociaż żyć było trawy. Nie, on potrzebował... Takiego gryz jak ten wilk z wilka i zająca. On musiał zapalić, bo jest po prostu tak już, wiesz, tak wkurwiony, że to jedyne, co go uspokaja. No.
Wiesz, że to jest ten typ, który kawa rano i papiery dokładnie. I kolacja też. Kolejny fanart od Domitlen. I to jest fanart, na którym jestem ja. I udaję Captain Marvel. I ja jestem totalnie zachwycona tym fanartem, ponieważ jest na nim też mój Pushin. I to bardzo oddaje mój charakter. To praca. Czy masz Pushina, oddaje charakter. Tak, no, gdybym miała moce superbohaterskie, to i tak trzymałabym Pushina. Nie, ale spoko, są twoje atrybuty. Czerwone słuchawki, Pushin i... I rudość. Necronomicon Ex Mortis. No i napisy końcowe, najlepszy kanał, bardzo, bardzo ładny. O, tutaj i to jest dokładnie te same inicjały, więc doceniam. I to jest, to już przy poprzedniej pracy chciałem to powiedzieć, ale nie zdążyłem. Ładna typografia i tutaj również. Bardzo dziękuję, ja jestem zachwycona tą pracą. I kolejna praca od Marty Markiewicz, która chyba też już rysowała coś dla nas. I tutaj... I tutaj jesteśmy my z okazji zwiastuna kotów, bo jesteśmy my jako koty. To jest tak, i wyglądamy mniej creepy niż te koty w zwiastunie kotów, tak, co? Tak. I tym razem Oskar ma na sobie... Tak, nie, ja jestem, to jest, ja z kolei jestem zachwycony. Ale nawet bez tego hełmu by poznał od razu, że to Oskar. Łukasz ma super grzywkę. Radek ma ten plaster. Wiadomo. Continuity. Trzeba śledzić, żeby wiedzieć, co chodzi. To jest wspaniała praca. Nie, widzę siebie w tym kocie. Też. Widzisz siebie w tym kocie? Widzę siebie w tym kocie. Kot jest rudy. Pasuje. Super koty. Po co Oskar zawsze? Oskar zawsze widzę, że to Oskar jest, nie? No zawsze to minę Oskara. Przecież jak dla mnie tutaj kot Łukasz wygląda najbardziej jak pierwowzór. Też ma taką minę, taką I don't care. Tego Łukasza najłatwiej złapać na jakichś, wiesz, atrybutach, nie? Bo zawsze włos zaczesany i wiesz, o U kogo mamy dalej w kolejce? Ultkwe Atus. Przepraszam, jeśli źle czytam, ale kolejny skomplikowany nick. I to jest wreszcie prawdziwy stary cap. Za ładne te fanarty były, dawaj ten. Fanart wykonany w pęcie w 15 minut, do pisek autora. Nie nasza opinia. Wyjął mi to z ust. Ja bym tak w pędzie nie umiała jednakowoż. Nie, ja bym w życiu 15 minut nie napisał. 3 godziny chyba, pewnie też nie. Trzeba mieć chyba jednak piórko, nie? Żeby w pędzie tak jednak nie, precyzyjnie na tyle. Cały czas nie dałbym rady tego tak narysować, ale... Łukaszowi bym się nie podoba. Nie, no bardzo ładne, bardzo ładne. Ja tak z miłości. Podobają mi się włosy w uszach. Podoba mi się nos, bo czy ktoś wie, jak wygląda nos kozy? No nikt nie wie, a autor wiedział. Ja doceniam, że coraz więcej starych capów, a już Jesz i Godzilla na razie poszli na emeryturę krótką. Spokojnie, Oskar, jeszcze będzie nowa fala. Ale to będzie taka dobra fala, nie? Bo to, więc spoko. No dobra, i chyba ostatnia praca na dzisiaj od Kaliny. Bardziej fan niż art. Bardziej fan niż art. Wizja prywatnego filozofa. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają ten odcinek. Kiedyś w jednym pytaniu ktoś nam zasugerował, że ma swojego prywatnego filozofa i tak to się narodziło, ale nie powiem wam, w którym odcinku to było. Musicie sprawdzić wszystkie. Więc zostaliśmy mema. Tak, więc to jest nawiązanie. Mamy mózg i mamy osobę śpiącą. I ja przeczytam dla osób słuchających nas w wersji podcastowej. Ej, śpisz? Tak, zamknij się. Jak dziadek Rogers dostał się na tę ławkę? I tutaj nasz podmiot liryczny nie może już dłużej spać, więc biegnie obudzić swojego prywatnego filozofa. Wstawaj, za coś ci płacę. I teraz prywatny filozof przyjmuje rozmyślanie, jak on tam się dostał. A nasza bohaterka śpi spokojnie. To byłoby zajebiste. Wszyscy studenci filozofii byliby absolutnie zachwyceni, gdyby tak działał mieliby świat. Mieliby pracę. No dokładnie. Jakby działał świat i... To jest utopia. To jest taka utopia po prostu na dziale filozofii. To jest ta fotka z tym gościem w shortach. To jest z tego mema wstawaj, zesrałeś się, nie? To daje dodatkowego urokę do tego. Wow. Można by to przerobić na w jakiś sposób. Także doceniam, pole do popisu. No może jak się jest filozofem, to się przydarzają takie przygody, jak za dużo myślisz. A potem myślisz, dlaczego się przydarzają. Bardzo doceniam szybkie, błyskawiczne śledztwo dziennikarskie Łukasza. Bob Woodward. Znam to zdjęcie. Król memów. Widziałem ją parę razy już.
przepytałem kilku ludzi, to jest mem. Tak. Zostałeś się. Wiesz, nowy Łukasz Stelmach 3 będzie kanał o pochodzeniu memów. Jak widzisz nowy mem, to on powie, z czego się wywodzi. Będą recenzje wiesz, nowych memów. Wiesz, jak są kanały historyczne, to będzie taki Łukasz wychodził i mówił memów. W 2014 roku tego zdjęcia używano, co? Wiesz. A słuchajcie, jest taka jakby coś a la Wikipedia, która jest właśnie poświęcona memom i tam można sprawdzić pochodzenie każdego mema i skąd się wziął i no, kiedy ale, się narodził. Tak, ale teraz nie tych to polskich. To jest chyba Know Your Memes, no, czy coś takiego, więc... Teraz nie tych polskich. To polskie można na... Jest to taka też Wikipedia prześmiewcza, więc może... Wiesz, jak Włoszański, nie? Tak, dokładnie sobie tak skojarzyłem, tak, że już w 2015 używano go w zupełnie inny rok. Sposób. Nie, mieliśmy 2008 rok. Hitler chciał być na elektro. Tak. Ale recenzji memów nie będzie, bo PewDiePie już robi. No, ale recenzja to nie jest, wiesz, to nie jest background historyczny. Ty miałbyś poważny kanał z wiedzą, a nie napisy memowe zrobimy. Napisy memowe. Minut do rozmawiania o historii. 40 minutek, nie o memie. No dobrze, to tyle prac w tym odcinku i w ogóle tyle treści w tym odcinku. W sensie, że kończymy, nie, że tyle treści było, tyle no, treści przekazaliśmy. Ja się czuję spełniony, bo Jarka Ogarka poleciliśmy. Czekałem na okazję. Czekam na jakieś pytanie, które każe wam dwóm wskazać swoje ulubione drzewa, bo teraz nie będę mogła spać, a nie mam prywatnego filozofa, który mógłby się zastanowić nad tym, jakie są wasze ulubione drzewa. Ja mam, więc ani ja powiem. Ja mam też. Ciężki wybór, ale jedno jest. No, takie konkretne. To będzie jakieś pytanie, na które nie znacie odpowiedzi. No dobrze, to dziękujemy wam bardzo za uwagę. Dziękujemy za fanarty. Możecie je słać na napisy@gmail.com. Dziękujemy za pytania i za komentarze i za tematy, które nam podsyłacie. napisykońcowe.pl/hajs to jest strona dla was, jeśli macie ochotę podesłać nam również tutaj swojego tipa, swój komentarz, swoje pytanie, cokolwiek, inspiracje. Albo jeśli chcecie na przykład powiedzieć nam, jakie inne kanały rolnicze są warte oglądania. I w tym tygodniu to już wszystko. Dzięki wielkie za udział. Był ze mną Łukasz Stelmach, Oskar Rogowski, Radek Pisula. Ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.